World League of Players, and Audiogenix. Oh, yeah. I zapraszam Was do obejrzenia Hotlapa na to, że w Arabii Saudyjskiej odbędzie się trzecia runda Mistrzostw Świata w Doha. Wyznam do zakrętu numer 1, staramy się przyciąć maksymalnie tarki, uważając na to, pomanie się Lukerpa, by ten nie wybił. Zwracamy szczególną uwagę na reakcję na wyjściu z zakrętu numer 2 i zmierzamy w kierunku czwórki. Zakręt numer 4 przeczytamy jak najciaśniej, uważamy na tarki po prawej stronie, by ta nas nie wybiła w bandę. Przed nami sekwencja zakrętów 5, 6, 7, 8, 9 i 10, które przeczytamy za wyjście w latach. Możemy przecinać te tarki, ale uważamy tutaj, żeby ten nas nie wybił, bo one nie zbywają nas zdawliwe. Przed nami zakręt numer 13. Zakręt 13 przejeżdżamy podobnie jak poprzednie, czyli najciaśniej do lewej strony 4 tacy i wychodzimy jak najszybciej, by napędzić się do sekwencji zakrętów 15 i 16. Zakręty 15 i 16 przejeżdżamy jak najciaśniej po prawej stronie obok bandy, wychodzimy na tarkę po lewej stronie, uważamy, by ta nas nie wybiła bandę po prawej stronie, aktywujemy system DRS, który nas prowadzi do zakrętu 22. Zakręt 22 przeczytam identycznie jak całą resztę zakrętów na tym torze, czyli ścinamy tuż przy bandzie do lewej strony, wychodzimy szeroko, uważamy na tarkę, by ta nas nie wybiła i aktywujemy system DRS, który prowadzi nas do ostatniego zakrętu, który moim zdaniem jest najsilniejszy na tym torze. Przeczytamy go w następujący sposób. Ścinamy do wyższego zakrętu, wychodzimy jak najszybciej, by napędzić się na prostą stronę, także ostatni raz aktywujemy DRS i to jest okrążenie na torze w Arabii Saudyjskiej.